Giełda Bybit oferuje bardzo dużo możliwości oraz produktów, o których nagrywałem wiele filmów. Może się znaleźć oczywiście na moim kanale Kryptopodróże. Natomiast dzisiaj przedstawię Wam opcję Leverage Tokens na giełdzie Bybit. Zapraszam do oglądania. Witam Was na kanale Kryptopodróże. Mam na imię Dominik i w tym nagraniu porozmawiamy sobie o opcji Leverage Tokens na giełdzie Bybit. Jeżeli jesteś na tym kanale po raz pierwszy, rozmawiamy tutaj głównie o kryptowalutach, więc jeżeli jest to coś, co Cię interesuje, koniecznie kliknij subskrypcję oraz dzwoneczek, tak aby nie przegapić kolejnych nagrań w przyszłości. No i oczywiście pamiętaj, to nagranie nie ma Cię zachęcić do używania tej opcji, jedynie pokazuje, jak jej używać, a więc pamiętaj, to nie jest porada inwestycyjna, a ja nie jestem doradcą finansowym. Jeżeli się z tym zgadzasz, zostaw proszę łapkę w górę i zaczynamy. Na samym początku zacznijmy sobie od absolutnych podstaw. Aby móc korzystać z produktów, które oferuje giełda Bybit, musimy posiadać tutaj konto, a więc zachęcam Was do założenia z linku, który znajduje się w opisie tego nagrania, ponieważ będzie Was on uprawniał do różnych bonusów, a te bonusy oczywiście będą zależeć od tego, w którym momencie takie konto będziesz sobie zakładała, więc kliknij sobie w ten link i zobacz, na co możesz liczyć w tym momencie. No i jak już takie konto na giełdzie Bybit mamy założone, warto teraz zapoznać się, jak z tej giełdy korzystać krok po kroku i w tym celu przygotowałem dla Was playlistę filmów o giełdzie Bybit. Znajduje się ona teraz w górnym prawym rogu. Zachęcam Was do tego, aby ją obejrzeć od deski do deski, ponieważ to ułatwi Wam korzystanie z tej giełdy na co dzień. Kolejnym krokiem będzie oczywiście zasilenie sobie konta na giełdzie Bybit. Klikamy Assets, następnie Spot i tutaj robimy depozyt, przykładowo USDT. Klikając Deposit wybieramy sieć, po której chcemy zdeponować środki, przykładowo BIP20, Matic albo TRC20. Są to sieci, na których są niskie opłaty, więc warto używać tych najtańszych zawsze, pamiętajcie o tym. I po takim przelewie te tokeny USDT już będziemy mogli używać w opcji Leverage Tokens. No i jak już to zrobiliśmy, klikamy sobie Trade, następnie szukamy opcji Leverage Tokens. Klikamy w tym miejscu i otworzy Wam się taka strona. Pozwólcie, że zanim przejdziemy do tego, jak używać tej opcji w praktyce, wytłumaczę Wam, czym w ogóle są tokeny Leverage. Leverage Tokens są to instrumenty pochodne, tak zwane derywatywy, które reprezentują wartość poszczególnych kryptowalut. Przykładowo ETC, czyli Ethereum Classic, ETH, Ethereum, SOL, czyli Solana i tak dalej, ale co ważne, nie są to fizyczne tokeny, czyli nie możemy ich wypłacić z giełdy, ok? Dużym plusem w przypadku opcji Leverage Tokens jest to, że nie mamy tutaj likwidacji naszej pozycji, tak jak ma to miejsce w przypadku opcji Futures, natomiast jednocześnie Leverage Tokens daje nam możliwość korzystania z dźwigni, o czym za chwilę porozmawiamy. Warto również pamiętać o tym, że opcja Leverage Tokens jest to instrument krótkoterminowy, co oznacza, że nie możemy trzymać naszej pozycji w nieskończoność, tak jak jest to w przypadku tokenów na rynku spot, ok? Tam jak kupujemy przykładowo Solanę, Polkadot czy Ethereum, to możemy sobie takie tokeny trzymać w nieskończoność tak długo, jak chcemy posiadać je na swoim koncie, tak długo możemy je tam przechowywać. Natomiast w przypadku opcji Leverage Tokens tego robić nie możemy. Zanim zaczniemy korzystać z opcji Leverage Token, warto zapoznać się z symboliką i zrozumieć, co konkretnie oznaczają te znaki. I zobaczcie dla przykładu pierwsze z góry. Mamy tutaj ETC2L przez USDT. ETC oczywiście symbolizuje kryptowalutę, w tym przypadku jest to Ethereum Classic. Tutaj poniżej jest ETH, ten symbol oczywiście reprezentuje Ethereum. Jeżeli jesteście osobami początkującymi, zachęcam Was, abyście sobie weszli na stronę CoinGecko czy też CoinMarketCap i tutaj w wyszukiwarce w górnym prawym rogu wpisali sobie symbol, którego poszukujecie. Jeżeli jest to ETC, wpisujemy ETC, jeżeli jest to SOL, wpisujemy SOL i zobaczcie, wpisując ten symbol pojawi nam się nazwa tej kryptowaluty. Tak więc wiemy, że ETC jest to Ethereum Classic, czyli ta pozycja reprezentuje, tak jak wspomniałem, ten token. Dalej mamy symbol 2, co oznacza, że zagramy tutaj z dźwignią razy 2. W przypadku tej pozycji jest tutaj trójeczka, czyli zagramy z dźwignią razy 3. I ostatnia literka jest to w tym przypadku L, która reprezentuje pozycję długą. Zresztą mamy tutaj poniżej napisane long ETC 2 razy leverage, ok? Na przykładu pokażę Wam, jak wyglądają pozycje krótkie, czyli na spadki. Jedziemy sobie troszeczkę niżej i na samym dole mamy również pozycję Ethereum Classic ETC 2S, co oznacza w praktyce, że jeżeli zdecydujemy się tradować na tym tokenie, zagramy pozycję krótką, czyli short, również na dźwigni razy 2. I teraz przykład, jeżeli uważasz, że w najbliższym czasie Ethereum Classic zanotuje wzrosty, oczywiście będziesz korzystała z tej opcji, czyli ETC 2L, co reprezentuje pozycje długie. Jeżeli uważasz, że Ethereum będzie spadać w najbliższym czasie, to na pewno wówczas wybierzesz pozycję na spadki, czyli short ze znaczkiem tutaj S, ok? I tak samo robiłem w przypadku każdego innego tokena Ethereum, Solana, Ripple, ADA i tak dalej, i tak dalej. Wzrosty, wybieramy literkę L, tu jest zresztą ładnie na zielono podkreślone. Spadki, wybieramy S-kę, czyli short. I teraz czas na praktykę. Załóżmy, że zrobiliśmy analizę techniczną. Wszystko wskazuje na to, że przykładowo Ethereum będzie w najbliższym czasie spadać. Szukamy więc ETH S, albo to robimy tutaj na głównej stronie, klikając Trade, albo robimy to klikając Trade, następnie Leverage Tokens i tutaj możemy z listy wybrać parę, której poszukujemy, lub trzecia opcja, wyszukać jej tutaj w
tym miejscu. ETH i wyświetli wam się 3L, 3S. Chcesz grać na spadki, wybierasz S, obstawiasz wzrosty, oczywiście L. To, jaką parę wybraliśmy w danym momencie, możemy sprawdzić w górnym lewym rogu w tym miejscu. Mamy tutaj również wykres, order book, no i oczywiście opcje, dzięki którym takie pozycje będziemy mogli otwierać oraz zamykać. Pokażę wam teraz na przykładzie, jak wyglądają ewentualne zyski lub też straty, wybierając daną parę, jak w tym przypadku Ethereum, leverage 3 na spadki, aby zrozumieć, skąd się biorą potencjalne zyski lub też straty. Przechodzimy sobie tutaj na TradingView. Pamiętajcie, jest to darmowa platforma, jeżeli chcecie uzyskać do niej dostęp, macie również do niej link w opisie tego nagrania. Jest tutaj dużo fajnych opcji, które ułatwiają nam korzystanie właśnie z takich produktów jak Leverage Tokens czy też Futures. I zobaczcie, załóżmy, że teraz przy cenie 1658 za Ethereum decydujemy się zagrać na spadki, bo taką parę tutaj wybraliśmy, czyli z symbolem S. Odpalamy sobie taką pozycję i czekamy, jak będzie zachowywała się cena. I załóżmy, że cena Ethereum spadnie w okolice 1490 dolarów, czyli będzie to około 10%. My wówczas możemy liczyć na trzykrotnie większe zyski, czyli na takiej pozycji zarobimy około 30%. Mówię około 30%, ponieważ wybór dźwigni razy 3 nie oznacza, że dokładnie razy 3 zarobimy, bo to wszystko zależy od tego, jak zostanie przeliczony taki współczynnik. Kliknijcie sobie zawsze w tym miejscu i sprawdźcie, jak on jest wyliczany, bo jest tutaj podana informacja, że na tej parze przykładowo ETH 3S możemy zarobić lub też stracić pomiędzy 4 a 2 razy, ok? Czyli w tym przypadku byłoby to 3,44 i mimo tego, że wybraliśmy dźwignię razy 3, zarobilibyśmy na takiej pozycji na tym przykładzie około 34%. Jak jest to wyliczane, wszystko mamy tutaj opisane, można również kliknąć Read More i wówczas na tej stronie jest to wszystko fajnie pokazane, wytłumaczone, możecie się z tym zapoznać, bo jest to coś, o czym należy pamiętać, o czym w ogóle warto wiedzieć, zabierając się za Leverage Tokens. I adekwatnie, jeżeli taka pozycja, którą odpaliliśmy tutaj w okolicach 1658, poszłaby w przeciwnym kierunku, czyli wzrosłaby o 10% w okolice 1825 dolarów, wówczas nie tracimy 10%, tylko stracilibyśmy w tym przypadku około 34%. Zapamiętajcie to, jest to bardzo ważne i istotne, bo często może powodować nieporozumienia, dlaczego straciłem 34%, skoro powinienem stracić tylko 30%. Teraz już będziesz wiedział, będziesz wiedziała, że to, że wybraliśmy przykładowo dźwignię razy 3, nie oznacza, że dokładnie razy 3 zarobimy, bądź też stracimy. Wszystko zależy to od współczynnika, który jest tutaj na bieżąco wyliczany, a który widzimy tutaj u góry na pomarańczowo. I tak samo, drugi przykład. Jeżeli wybierzemy parę ETH 3L, czyli na wzrosty, zwróćcie uwagę, tutaj współczynnik wynosi w tym momencie 2,58. On również może się wahać pomiędzy 2 a 4. I jeżeli taką pozycję sobie odpaliliśmy, przykładowo za 100 dolarów i cena Ethereum pójdzie w naszym kierunku, czyli wzrośnie, przykładowo o 10%, my wówczas zarobimy nie 30%, mimo tego, że wybraliśmy dźwignię razy 3, tylko jak tutaj jest napisane 2,58, czyli około 25-26%. Natomiast adekwatnie, jeżeli cena poszłaby w przeciwnym kierunku, czyli zaczęłaby spadać i dajmy na to spadła o 10%, to my nie stracimy 10%, tylko stracimy 25-26% kapitału, który tutaj obstawiliśmy. Co jest ważne, tutaj nie ma mowy o likwidacji pozycji całej, tak jak jest to w przypadku futures. Jeżeli wybierzemy za dużą dźwignię, możemy narazić się naprawdę na utratę całego kapitału, nawet jeżeli cena waha się minimalnie. W przypadku leverage token ryzykujemy tylko część kapitału. Oczywiście w zależności od tego, jak duże będą wzrosty czy też spadki. Mam nadzieję, że to jest zrozumiałe i że ten przykład zobrazuje wam, na co tutaj możecie liczyć, jakie są korzyści oraz zagrożenia wynikające właśnie z korzystania z opcji Leverage Token. No i teraz pokażę wam, jak kupować oraz sprzedawać Leverage Token. Wygląda to identycznie jak w przypadku pozycji spot, gdzie kupujemy i sprzedajemy nasze kryptowaluty. Czyli jeżeli wybraliśmy ETH 3L, obstawiamy, że Ethereum pójdzie do góry, oczekujemy wzrostów. Po prawej stronie mamy opcję Buy i to właśnie tą opcję wybieramy. I mamy tutaj opcję Limit oraz Market. Opcja Limit, oczywiście podajemy cenę, po której chcemy zakupić Ethereum. Podajemy ilość, tutaj wyświetli się wartość w dolarach, no i oczywiście klikamy Buy. Załóżmy, że chcę kupić z marketu, czyli po cenie bieżącej. Podaję wartość przykładowo 10 dolarów i klikam Buy ETH 3L. Potwierdzam. I po zakupie te tokeny widnieją w tym miejscu, mamy ETH 3L 6,16, oczywiście zagrane na wzrosty, czyli jeżeli Ethereum będzie rosło, jeżeli cena Ethereum będzie rosła, to my będziemy zarabiać również, ale z dźwignią, tak? Czyli w tym przypadku 2,56, oczywiście to jest zmienne, cały czas jak widzicie się waha góra, dół. No i teraz jeżeli chcielibyśmy taką pozycję zamknąć, klikamy sobie w tym miejscu sell, wybieramy opcję market lub też limit, czyli w limit podajemy cenę, po której chcemy sprzedać, podajemy ilość, a następnie klikamy sell lub wybieramy opcję market, podajemy ilość, jaką chcemy sprzedać, dajmy na to, że połowę chciałbym już teraz sprzedać po cenie rynkowej, klikam sell, zatwierdzam i zwróćcie uwagę, połowa tych tokenów znikła, została sprzedana, a pozostałe pół znowu mi pracuje. Oczywiście stablecoiny, które wydałem początkowo, wróciły na mój portfel, no a ta pozycja wciąż mi tutaj pracuje, będzie generowała zyski lub też
straty oczywiście z dźwignią. No i jeżeli chcemy całą taką pozycję zamknąć, oczywiście wybieramy opcję Sell, Market lub też Limit, klikamy sobie 100% i klikamy Sell ETH 3L. Kasa wróciła na nasze konto, mam trochę powyżej 25 dolarów, bo w tym czasie Ethereum poszło do góry, więc troszeczkę zarobiłem. No i oczywiście tak samo robimy w przypadku pozycji na spadki, czyli wybieramy ETH 3S Short. I tutaj, żeby Was to nie zmyliło, nie wybieramy opcję Sell, tylko tak samo jak robimy na koncie spot, kupujemy tą pozycję, czyli klikamy Buy. Wybieramy opcję Market czy też Limit, podajemy wartość USDT, za którą chcemy zakupić ETH, przykładowo 10 dolarów w USDT i klikamy Buy ETH 3S. Ciach, buy, pozycja zakupiona, w tym miejscu wyświetla się ilość naszych ETH 3S, no i pozycję możemy znaleźć w Past Orders. Jeżeli chcemy taką pozycję zamknąć, klikamy Sell, wybieramy opcję Market lub też Limit, gdzie podajemy cenę, jak już mówiłem, podajemy ilość, jaką chcemy sprzedać, ja sprzedam 100% i klikam Sell. Ciach, sprzedane. No i w tym przypadku troszeczkę straciłem. Mam teraz 24,99 dolara. Także to tyle w tym nagraniu. Mam nadzieję, że było ciekawe i co najważniejsze, pomocne. Jeżeli tak, zostaw proszę łapkę w górę oraz jakiś komentarz, ponieważ dzięki temu ten kanał może rozwijać się jeszcze szybciej. A ja widzę się z Wami już w kolejnym nagraniu na kanale. Trzymajcie się. Hej.